Witam w autorskim podcaście Na Celowniku. Rozmawiać będziemy o bezpieczeństwie, terroryzmie, służbach specjalnych, polityce międzynarodowej oraz nauce. Będziemy się spotykać najczęściej, jak to tylko możliwe. W ramach audycji usłyszycie Państwo komentarze i wykłady, a także rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Zapraszam do stałego obserwowania podcastu. Przy mikrofonie Artur Dubiel, Wyższa Szkoła Bankowa. Dzisiaj naszym gościem pan redaktor Witold Jurasz. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się pięknie. Pan Witold jest bardzo ciekawą osobą, ponieważ pełnił różne stanowiska w resortach spraw zagranicznych oraz obrony narodowej. Jest charge de first RP, a właściwie byłą osobą pełniącą też obowiązki ambasadora na placówkach w Rosji i w Białorusi. Nie, tylko na Białorusi, charge d'affaires tylko na Białorusi. Tak, była to Moskwa i Mińsk. Co ciekawe, wywodzący się z rodziny o tradycjach również dyplomatycznych. Dzisiaj chyba co ważne, ewoluował w pewien sposób naturalny chyba, panie Witoldzie, tak, w stronę dziennikarstwa. Aktualnie jest pan autorem raportu międzynarodowego, czyli podcastu w Onecie. Zgadza się, czy to jest naturalne, to wie pan, nie wiem. Ja z MSZ-u nie odszedłem z własnej woli, tylko, że tak powiem, z niewłasnej woli, więc tak wyszło w życiu. Tak wyszło. A dyplomatą to się już na całe życie pozostaje? Czy gdzieś to tak jest, zostaje w tej krwi? Czy tak ciągnie trochę? Czy jest ucięty pewien etap i koniec? Wie pan co, ja im częściej zaprzeczam, tym częściej jak napiszę coś krytycznego o PiS-ie, to fani PiS-u piszą, że przecież jestem sfrustrowany bardzo głęboko, bo marzyłbym, żeby być ambasadorem, a jak napiszę coś krytycznego o Platformie, no to fani Platformy mówią, że jestem strasznie sfrustrowany, więc to zaprzeczenie pewnie skuteczne nie jest. Mogę powiedzieć w ten sposób. Polska dyplomacja jest specyficznym bardzo miejscem. Kiedyś minister Sikorski zadał mi pytanie, no jak to się żyje na Białorusi z taką presją tamtejszych służb. Powiedziałem, że z tamtejszymi służbami no to jest dość proste. Wiadomo, czego nie należy robić. Nie należy pić, brać narkotyków, zdradzać żony, robić interesów na boku, zdradzać tajemnic, ewentualnie informacji, które mogłyby posłużyć do werbunku czy no, kogoś z mojego zespołu. Jeżeli człowiek się do tych reguł stosuje, to może żyć spokojnie, natomiast problem polega na tym, że nie wiadomo, jakich reguł należy stosować, jakie należy stosować w naszym MSZ-cie, dlatego że tam donosy się pisze za wszystko, a już na pewno za to, jak się komuś coś uda. Na przykład nie należy promować polskiego biznesu, dlatego że to jest co najmniej podejrzane. Swoją drogą tak, no nie przez łzy, bo to wie pan, to łzy to nie ten, ale jeden z polskich biznesmenów, któremu starałem się pomóc na Białorusi, chciał mi dać za to zegarek, zresztą bardzo drogi, to był taki porządny Rolex, więc ja go przeprosiłem, że dziękuję bardzo, ale no jakby nie mogę przyjąć, bo robię to dlatego, że uważam, że taki jest mój obowiązek, żeby promować polski biznes. A tak czy tak później usłyszałem, że to jest podejrzane, że ja tego biznesmena starałem się promować, znaczy promować, konkretnie załatwiać mu spotkania, więc z perspektywy myślę sobie, że trzeba było przynajmniej ten zegarek wziąć, to jak byłem bez pracy, to wrzuciłbym go na eBay i bym z pół roku, albo znaczy no, za Rolexa to nawet więcej niż pół roku pożył. Ale przecież panie Witoldzie, jest to tak naprawdę jedno z zadań osób pełniących tylko służbę teoretycznie, na naszych placówkach. Tylko teoretycznie, wie pan, poza wszystkim, co to znaczy osób, które, no prawda jest taka, że jak się jest pierwszym sekretarzem czy drugim sekretarzem ambasady, to się niczego nie załatwi polskiemu biznesowi. To może robić albo ambasador, albo jego zastępca, a cała reszta może pisać co najwyżej jakieś tam analizy, które są w efekcie niewiele warte. Ja jeżeli mówię, że coś robiłem, to po prostu kiedyś pan ojciec mi powiedział, że dyplomacja to jest sztuka wychodzenia. Ja mówię, to znaczy w sensie, że trzeba wyjść w jakiejś sytuacji. Ja mówię, nie, masz tak długo łazić, aż wyłazisz. Ale jest w tym coś. No więc ja tak długo łaziłem, aż w końcu jeden z naszych przedsiębiorców został przyjęty przez szefa administracji prezydenta Białorusi, drugi został przyjęty przez premiera, no bo trzeba było dotrzeć na ten szczebel, żeby coś załatwić, a następnie udało się załatwić spotkanie jednego z naszych przedsiębiorców z Aleksandrem Łukaszenką. I mogę panu powiedzieć, że to był błąd z mojej strony, dlatego że tylko podpadłem, więc opowiadanie o tym, że polska dyplomacja coś robi do polskiego biznesu,
to jest, wie pan, pic na wodę fotomontaż. To znaczy są tam jakieś pojedyncze ambasadorowie, którzy to robią, ale pojedyncze. No właśnie, gościem 22 odcinka podcastu Na Celowniku był konsul Marcin Krzyżanowski i on też opowiadał o podobnych przygodach, zwłaszcza, że potem poszedł sam w stronę biznesu i nagle się znalazł jakby po drugiej stronie tego biurka i doświadczenia, myślę, że niestety ma trochę podobne. Ale panie Witoldzie, o dość oczywiste te dwa kierunki muszę zapytać, czyli o Rosję i Białoruś. Jedne z ważniejszych, wydaje się, dla Polski, jeśli chodzi oczywiście o prowadzenie dyplomacji. Jak pan tak naprawdę rozumie te kraje, jak pan rozumie ich elity, czy jakąkolwiek formą zaskoczenia jest jakby dziś w wykonaniu obu rządów tych państw? No, zadał mi pan bardzo generalne pytanie, więc spróbuję na nie odpowiedzieć, aczkolwiek jeżeli to nie będzie zadowalająca odpowiedź, to proszę ewentualne jakieś dodatkowe będę pytania. Dopytywał. Ja bym powiedział w ten sposób, no, różnica jest dość fundamentalna. Przez lata w Polsce traktowano politykę wschodnią jako takie zajęcie polegające na tym, że jak się ktoś zna na Białorusi, to się zna na Rosji, a jak na Rosji, to i na Ukrainie. A to są jednak trzy systemy i trzy różne narody. Trzy różne narody, dlatego że Rosja to jest kraj z bardzo głęboką skazą, taką neoimperialną. Ludzie wywodzący się ze służb specjalnych mówią, że na przykład Rosjanina nie da się zawerbować, mówiąc mu, że jest się Polakiem, trzeba udawać Amerykanina albo Niemca. Dlatego że Rosjanin po prostu za bardzo gardzi Polakiem, żeby dać mu się zawerbować. No już Niemcem to co innego. Jest tak faktycznie? Ja nie mam zielonego pojęcia, panie redaktorze. Ja tylko powtórzyłem, co słyszałem. No, od ludzi, do których mam zaufanie, ale ja nie wiem. A gdybym wiedział, to też bym powiedział, że nie wiem. Jasne. Natomiast tego problemu, jak słyszałem, nie ma na przykład z Białorusinami, z Ukraińcami. Jest, ale nie aż tak wielki jak z Rosjanami. Z zastrzeżeniem, że oczywiście to są sojusznicy i tam nasze służby rzecz jasna nie werbują. Jak chodzi o system zarządzania, no to powiedziałbym tak, no, że w Rosji to Władimir Putin kontroluje państwo tak mniej więcej w granicach Sadowego Kolca, bo dalej to już każdy kradnie spontanicznie. Aleksander Łukaszenka kontroluje państwo od A do Z. W związku z tym to jest taki archetyp dyktatora. Putinowi się bardziej wydaje, że jest dyktatorem. Tak naprawdę państwo jest w stanie bardzo głębokiego no i tutaj można sobie dodać. Ukraina przez lata, no, można by powiedzieć tak, że kiedyś słyszałem tak, że to tak żartobliwie niektórzy mówili, że było 5,50 i 150, czyli 5% łapówki trzeba było przeznaczyć na łapówki na Białorusi, 50% w Rosji, a 150% na Ukrainie. No, Ukraina na szczęście się zreformowała w dużym stopniu, aczkolwiek też myślę, że nie należałoby też przesadzać i całkowicie ignorować tego, że ta korupcja nadal jakby tam, prawda, jest. Więc to są naprawdę trzy różne kraje, trzy różne narody, trzy różne systemy. Jak chodzi o Białoruś, no powiedziałbym w ten sposób. No jestem raczej niestety pesymistą. Wydaje mi się, że wszystko, co się dało przegrać, to przegraliśmy. I kiedy dzisiaj słyszę, że Ukraina nas zabezpiecza przed tym, żebyśmy nie mieli granicy z Rosją, no to oczywiście ona nas zabezpiecza, bo tak długo jak ona walczy, tak długo impet rosyjskiego neoimperializmu jest skierowany, impet i militarny i wszelki inny, na Ukrainę, a nie na nas, czy na państwa bałtyckie, które pewnie byłyby przed nami. Ale ci, którzy tak by sformułowali, jak przed chwilą powiedziałem, to pewnie mieliby rację. Ci, którzy mówią, że nas Ukraina zabezpiecza, zapominają o tym, że my już z armią rosyjską graniczymy i to nie tylko niestety poprzez granicę w obwodzie kaliningradzkim, ale również niestety na granicy białoruskiej, bo no niestety, ale Białoruś wpadła bardzo głęboko w ramiona Rosjan, w dużym stopniu niestety w wyniku naszej, w mojej opinii, głupoty. Czyli de facto, o co chciałem zapytać, Białoruś według pana niestety jest dla nas przegrana, nie uda się jej, mówiąc w cudzysłowie, wytargać Rosji, bo mi się cały czas przypominają i też w ostatnich rozmowach, zresztą w podcaście o tym mówiłem, ambasador Fried mówił, bo zdaje się, że to jego słowa, że kiedyś Amerykanie też nie sądzili, że uda się i Polskę i w ogóle cały nasz rejon
właśnie wytargać Sowietom jeszcze wtedy. No i dlatego ja na to pańskie pytanie tak prosty, jednoznaczny sposób odpowiedzi nie udzielę, bo musiałbym być prorokiem. Ja nie wiem, co będzie za parę lat. Nie wiem tak naprawdę, co będzie za pół roku. Może Rosja poniesie jakąś spektakularną klęskę, nie wiem, straci Chersoń. To spowoduje wstrząs, czy to w elicie władzy, czy w społeczeństwie, i wówczas nastąpi jakaś tektoniczna zmiana. Z rewolucjami to jest tak, że najpierw wszyscy mówią, że ich nie będzie, a później wszyscy analitycy opisują, dlaczego one były nie do uniknięcia. Więc chciałbym tu zachować jakiś zdrowy rozsądek i wypadecznie robić z siebie jakiegoś proroka, bo takich proroków to jest bardzo wielu, szczególnie post factum. Natomiast tu i teraz, no to tak, to tu i teraz jest źle. To znaczy jest Łukaszenka, który wpadł całkowicie już w ramiona Rosji. Ja zresztą z tego powodu nie byłem entuzjastą protestów na Białorusi w 2020 roku. Przed tym, kiedy one wybuchły, napisałem, że jeżeli wybuchną, to Łukaszenka da radę stłumić te protesty. Przeczytałem, jak dziś pamiętam, wówczas teksty dwóch osób z Ośrodka Studiów Wschodnich, które napisały, że po prostu to, co pisze, jest no w ogóle bez sensu, głupie i w ogóle ja się na niczym nie znam. No i jestem też amoralny. To ostatnie mnie szczególnie wzruszyło, bo to nie jest kryterium oceny. Analiza nie może być moralna albo niemoralna, albo jeszcze sprawdza, albo nie. Później, kiedy te protesty wybuchły, w drugim dniu protestów, kiedy wszyscy byli bardzo szczęśliwi, że wybuchły protesty, napisałem, że te protesty no, nie dadzą żadnego efektu. Napisałem tak, dlatego że było widać, że demonstranci nie są w stanie nawet zgromadzić się w centrum miasta. Oni później do tego centrum miasta doszli, ale dlatego, że ich tam siły porządkowe dopuściły. Tydzień po wybuchu protestów napisałem, że nomenklatura nie pęka i że otoczenie Łukaszenki pozostaje mu wierne. Znowu przeczytałem szereg wyzwisk. No i wyszło na moje, ale to oczywiście nie ma żadnego znaczenia. I tutaj chciałem też jakby wyjaśnić, panu pewnie nie muszę, ale tym, którzy nas słuchają, że jeżeli mówię, co mówiłem ja, a co mówili inni, to nie dlatego, że się skarżę, bo mówiąc wprost, jakby ja na szczęście nie muszę zarabiać pieniędzy w jakichś rządowych ośrodkach i mogę sobie zarobić gdzie indziej i więcej. Ja tylko konstatuję po prostu, że jeżeli ktoś tak fundamentalnie mylił się w ocenie rzeczywistości, to pewnie należałoby się zastanowić, kto się myli, a kto nie, ale to w Polsce nie ma znaczenia. Myślę, że nasi pańscy słuchacze też już się przyzwyczaili, że w Polsce to się na nic nie przekłada, tak? No właśnie, muszę tutaj zapytać o jeden element. Niektóre ośrodki, tak trochę delikatnie mówiąc, podnoszą, że ta nasza polityka wschodnia nie była najlepsza przez te lata i że to też jest efektem tego, dzisiaj efektem tego jest to, co się dzieje. Oczywiście to nie tylko jest kwestia naszej polityki, bo nie jesteśmy przynajmniej na ten moment jeszcze takim państwem, by mogło dyktować pewne rzeczy, ale czy ta polityka wschodnia, tak to ją nazwijmy, to według pana, panie Witoldzie, no były tam w niej jakieś błędy, czy co ewentualnie można było zrobić lepiej? Wie pan, na poziomie o bardzo ogólnej diagnozy ta polityka była właściwa. Jej założenia na poziomie ogólnej diagnozy były słuszne, tylko polityka się zaczyna po diagnozie, a nie przed. Ani się nie kończy też na diagnozie. No, to znaczy, chce pan powiedzieć, że założenia były dobre, a wykonanie typowo po polsku, tak? No więc wie pan, my możemy się dzisiaj śmiać z Niemców, że oni mieli geszefciarską politykę zagraniczną, tylko że oni przynajmniej te geszefty zrobili po drodze. To znaczy ileś lat mieli tanie surowce, tak? Ileś lat korzystali z tej premii, która wynikała ze współpracy z Rosją, a myśmy mieli ogólnie rację, tylko że nic z tego nie wynikało. Jak chodzi o Rosję, to ja chciałem przypomnieć, że myśmy jednak dość daleko poszli w resecie z Rosją. Zresztą tego nigdy nie rozliczono i zresztą nigdy nie zostanie to rozliczone, dlatego że jedyna forma rozliczenia to będzie platformersko-pisowska, tak? Więc przyjmując krótko, to będzie tania propagandówka, a nie realne rozliczenie. Zresztą jakby PiS tak bardzo chciał rozliczać, to by nie wziął w spadku po Platformie Obywatelskiej tych ludzi, którzy realizowali reset, bo ja chciałem zauważyć, że politykę wschodnią Prawa i Sprawiedliwości realizują autorzy resetu polsko-rosyjskiego. I to jest miarą tego, jak bardzo PiS potępia ten reset i reseciarzy.
Jak chodzi o Białoruś, no to chciałem przypomnieć, że myśmy wspierali Aleksandra Łukaszenkę, kiedy on się starał o prezydenturę. O tym mało osób wie, mało osób o tym w ogóle głośno mówi, no ale taka jest prawda niestety. Dlatego, że jego kontrkandydatem był Wieczysław Kiebicz, który był z tak zwanej czerwonej nomenklatury, no i on był dla nas moralnie obrzydliwy. Ale był za to taki młody, zdolny polityk. No więc ja na przykład chciałbym, żeby ktoś w końcu odnalazł te tajne notatki, dlaczego mamy postawić na Łukaszenkę, a nie na Kibicza. No, dlatego, że ktoś, kto to wymyślił w 1994 roku, no powinien jednak już przestać się zajmować polityką wschodnią, a z tego co wiem, to się jak najbardziej zajmuje. Jak chodzi o Ukrainę, no to bardzo przepraszam, ale to jest od skrajności do skrajności. No najpierw mieliśmy wielką miłość, potem przyszedł PiS, postanowił się z Ukrainą pokłócić o banderę, a teraz dla odmiany, dzisiaj właśnie w Onecie albo się ukazał, albo się ukaże mój artykuł o tym, że zamierzamy już banderę, jakby przestać protestować przeciwko kultowi Bandery, tylko będziemy protestować przeciwko kultowi Szuchewycza i Kłyma Sawura. No więc przepraszam, ale to jest choroba dwubiegunowa, nie polityka zagraniczna, tak? To znaczy, jeżeli się przechodzi z jednej skrajności w drugą, to to nie jest dojrzała polityka. Dojrzałe państwa mają kontinuum. Dojrzałe państwa robią korekty kursu, a nie kopernikańskie przełomy. Dojrzałe państwa mają dojrzałe elity, które są w stanie się porozumieć co do podstawowych spraw. To znaczy dzisiaj oczywiście fajnie, że wspomagamy Ukrainę, bardzo słusznie to się dzieje, ale znowu zadałbym pytanie, czy my grając na różnicę między Londynem i Waszyngtonem, czy też raczej powinien być Waszyngtonem i Londynem z jednej, z drugiej Berlinem, Paryżem, Rzymem, to my trafnie odczytujemy tę różnicę, czy my może jednak przesadzamy, bo w tej narracji nam miłościwie panujących, to jest w ogóle jakaś fundamentalna różnica, znaczy Niemcy chcą zdradzić Ukrainę, Amerykanie chcą jej bronić, a mi się wydaje, że jedni i drudzy chcą, żeby Ukraina się koniec końców dogadała z Rosją, tylko różnią ich parametry tego dogadania. W związku z tym, odpowiadając na pańskie pytanie, to zresztą Sun Tse powiedział, prawda? Znaczy napisał, że strategia bez taktyki jest równie bezwartościowa jak taktyka bez strategii. No więc fajnie, że mieliśmy bardzo mądrą, ogólnie zapisaną strategię. Tylko w momencie, w którym myśmy jej nie zoperacjonalizowali, no to ona wiele warta w mojej opinii nie była. Ale oczywiście ja jestem akurat tutaj w mniejszości, jak chodzi o ten pogląd, bo raczej generalnie panuje samozadowolenie. Dlatego, że w Polsce jest tak, że jak się miało moralną rację, no to znaczy, że się miało rację. No a ja uważam, że moralne racje w polityce to niestety nie są wiele warte. Bardzo się cieszę, że pan o tym powiedział, bo tak naprawdę chciałem pewną formą podsumowania właściwie zapytać, czy właśnie to wszystko nie wynika ze strategii państwa, ze strategii bezpieczeństwa, bo przecież cele strategiczne, interes narodowy właściwie nie powinny podlegać jako takim zmianom. Cały czas przecież te cele mamy tożsame, no ale wykonanie, jak się okazuje, i kierunek działań niestety ze względów politycznych oczywiście często ulega, no nazwałbym to korozji. Więc to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ja mam takie wrażenie, że jest pewien paradoks, mianowicie jeżeli przyjrzeć się polskim elitom politycznym, no to okaże się, że najbardziej dojrzałe, a równocześnie w sensie skuteczności, a nie deklaracji, skuteczności działania najbardziej antyrosyjskie i najbardziej skuteczne w szkodzeniu Rosji były elity tak zwane postkomunistyczne SLD-owskie. Znaczy Rosjanie do dzisiaj nie mogą wybaczyć Aleksandrowi Kwaśniewskiemu zaangażowania w pierwszy Majdan. Jeżeli spojrzeć na z kolei na przykład zamówienia dla polskich sił zbrojnych, no to nie licząc tego wysypu ostatnich miesięcy, no to w gruncie rzeczy się też zawsze okazuje, że to najwięcej SLD kupowało. Nie wiem, z czego to wynika, no bo jakby wyjściowo SLD, no to No wywodzi się z sił, które no niewątpliwie no, były tymi siłami starego porządku. Mamy pewien chichot historii, że tak się wyrażę, bo to przecież SLD nas wprowadzało w struktury, w których obecnie jesteśmy. No,
tak, i wie pan, jeżeli jako dziennikarz przeprowadzam wywiady, to wie pan, no na przykład, no jest absolutna gwarancja, że jak robię wywiad z Aleksandrem Kwaśniewskim, to on nie powie nic dwuznacznego, jak chodzi, wie pan, o to, który jest w stronie, tak? Jeżeli spytać Amerykanów, którego z polskich polityków najbardziej cenią, no to zawsze też jest to, będzie Kwaśniewski na pierwszym miejscu. Być może tak jest, że po prostu ta elita późnego PRL-u, bo pamiętajmy, że też mówimy o ludziach, którzy byli w systemie, ale oni nie byli u władzy, tak? To znaczy Kwaśniewski nie był człowiekiem, który rządził Polską w latach 80. Natomiast on się uczył polityki, uczył się też bycia urzędnikiem, bo jest coś, co wydaje mi się, że jest bardzo istotne w polityce, ale też na przykład w dyplomacji. Coś, co bardzo dobrze oddaje na przykład różnica pomiędzy akademią dyplomatyczną naszą, a rosyjską. Ja wiem, że teraz mówić dobrze o rosyjskich dyplomatach, to tak trochę brzmi dziwnie, tylko zaznaczam, jeżeli ja mówię dobrze w sensie zawodowym, no nie o Ławrowie oczywiście, no to jest tak, jakbym mówił dobrze o snajperach z Wehrmachtu. To nie znaczy, że kibicuję im, ale konstatuję, że dobrze strzelają z karabinu. Prawda? Całkowicie zrozumiałe. Dla pana, ale dla bardzo wielu w Polsce nie. Wiem, zdaję dlatego sobie sprawę. Dlatego wolałem się zastrzec. Otóż Rosjanie w swojej Akademii Dyplomatycznej uczą robienia notatek, pisania tez do rozmów, a my uczymy negocjacji. Dlatego problem polega na tym, że człowiek po Akademii Dyplomatycznej, czyli młody dyplomata, no z całym szacunkiem nigdy niczego nie negocjuje. Nigdy niczego nie negocjuje. Negocjują i też ambasadorowie rzadko, prawdę powiedziawszy. Natomiast Rosjanie rozumieją, że sukces tego, kto negocjuje, czyli tego, kto Akademię Dyplomatyczną, to owszem i skończył, ale 35 lat temu, zależy od tego, czy kilku młodych ludzi zrobi mu dobre notatki do rozmów. No a my mamy mnóstwo potencjalnych negocjatorów, za to strasznie mało tych, którzy robią dobre notatki. No i to jest ta różnica. Proszę mi powiedzieć, czy dla Białorusi, bo na niej też się trochę bym chciał skupić, jesteśmy jakimś zachodem, że tak się wyrażę, bo kiedy rozmawiam z Białorusinami, parę razy miałem z nimi kontakt, pytałem się, jak to tak naprawdę u was jest, jak to jest z tym poparciem i tak dalej. Trochę jeszcze inne czasy były, bo to jeszcze było przed wybuchem tej drugiej fazy obecnej wojny w Ukrainie. I oni mówili, że to tak naprawdę poparcie on ma bardzo, bardzo małe, oczywiście zwłaszcza w swoim aparacie. Są osoby, które popierają, ale przez strach, a cała reszta, by nie powiedzieć znacząca większość, jednak jest przeciwko. Czy tutaj gdzieś nie jest klucz tak naprawdę w pewien sposób? Pomijając kwestię tych protestów, tak, bo wiemy jak to wszystko się skończyło, ale czy jednak społeczeństwo tutaj nie jest kluczem tak naprawdę do pewnej zmiany? Z tym poparciem to jest tak, że ono rzeczywiście w tej chwili jest już ułamkiem tego, czym było przez ponad ćwierć wieku, bo jeżeli Łukaszenka jeszcze przetrwa półtora roku, to będzie obchodził 30-lecie rządów. Tylko że to, proszę zwrócić uwagę, jest pewien paradoks. Otóż myśmy przez ponad 25 lat wspierali w sposób bardzo wymierny antyłukaszenkowską opozycję, a w momencie, w którym jego popularność zaczęła spadać, a on sam zaczął tracić charyzmę, no to właśnie wtedy, żeśmy przestali wspierać opozycję. Za to Rosjanie zaczęli ją wspierać. No to w związku z tym ja chciałem zrozumieć sens tego, po co myśmy wspierali opozycję, kiedy Łukaszenka był realnie popularny, kiedy nie dało się go obalić, a przestaliśmy ją wspierać wtedy, kiedy akurat przestawał być popularny. To przecież tak jakby trochę bez sensu, prawda? A nie jest trochę naszym mankamentem, i mam tu na myśli trochę większy teatr niż Polska, że my ogniska podpalamy, ale potem ich nie pilnujemy i je zostawiamy. A co to wie pan, to można by powiedzieć na każdym kroku z tym podpalaniem, to też był problem, bo to wie pan, to zawsze było pytanie. Przez lata na Białorusi były dwie frakcje, można powiedzieć, dwa skrzydła opozycji. Było to takie umiarkowane i było to radykalne i tutaj, przepraszam za generalizację, szlachetnych ludzi, którzy wywodzili się i z jednego i z drugiego, bo i w jednym i w drugim znam ludzi szlachetnych. Ale gdybym miał szukać agentury rosyjskiej, to szukałbym jej w tym skrzydle radykalnym, a jeżeli białoruskiej, to raczej w tym skrzydle umiarkowanym, no bo Rosjanie zawsze chcieli, żeby
wyprowadzać ludzi na ulicę, żeby Łukaszenka tych ludzi pałował, żebyśmy my w efekcie wprowadzali sankcje, żeby w wyniku tych sankcji on wpadał w ramiona Rosji. Morał z tego wynikający był taki, że należało wspierać opozycję umiarkowaną, a nie radykalną i w związku z tym myśmy zawsze wspierali tą radykalną. Czyli robiliśmy dokładnie na odwrót, niż by logika nakazywała. No ale dzisiaj to jest już jakby too late. Natomiast jak chodzi o ten element Zachodu, to Białorusini niewątpliwie są najbardziej zwesternizowanym spośród tych trzech narodów za naszą wschodnią granicą. Uważam, że pod wieloma względami są w gruncie rzeczy mentalnie bardziej na Zachodzie nawet niż Ukraińcy. No bo oni tą Europę poznali tak naprawdę. Wie pan co, no tak, no to wie pan, zależy kiedy, bo jeżeli spojrzy pan, wie pan, lata ostatnie, to no to z kolei Ukraińcy podróżowali. Bardziej mi chodzi o pewien rodzaj, wie pan, Łukaszenka budował system taki, że tam nawet procesy polityczne, że tak powiem, tworzono tak konstruowano, żeby one wyglądały tak nie na rympał jak w Rosji, tylko żeby wyglądały na prawdziwe. Ja bym powiedział w ten sposób, że Białoruś nie jest na Zachodzie z powodu Łukaszenki, ale jak się któregoś dnia tam znajdzie, to będzie w stanie bardzo szybko nadrobić dystans dzięki Łukaszence. Właśnie dlatego, że on nie pozwolił powstać oligarchii, on nie pozwolił na taką dziką korupcję i to te wszystkie elementy razem one kiedyś zaprocentują. To będzie taki jakby skutek uboczny jego rządu, bo przecież nie o to mu chodziło. Natomiast wie pan, Białorusini to jest bardzo ciekawe, bo jak ludzie... Pamiętam, jak przyjechałem na Białoruś i bardzo wiele osób przyjeżdżających z Polski mówiło mi, o Boże, jakie tu są Sowiety. A ja tak się składa, że na Białoruś przyjechałem w pewnym sensie z Rosji, bo po 4 latach pracy w ambasadzie RP w Rosji. I patrząc na dokładnie to samo miałem wrażenie, o Jezu, jestem na Zachodzie. To znaczy, już pomijam ten brak tego, wie pan, neoimperialnego elementu, ale ci ludzie byli, system był wschodni, ale ludzie byli zachodni. I to myślę, że kiedyś zaprocentuje, tylko boję się, że to kiedyś może być bardzo złożone w czasie na razie. Rozumiem. A chciałbym zapytać jeszcze o taką kwestię, może trochę drażliwą i może też nie do końca dobrze przeprowadzoną przez nas. No mniejszość polska. Mniejszość polska też przez Łukaszenkę wykorzystywana, podzielona i z pewnymi swoimi własnymi wewnętrznymi problemami. Czy może pan to przybliżyć tak naprawdę, jak to wyglądało swoimi oczami? No był pan jednak jakby nie patrzeć na miejscu i to wszystko widział pan z najbliższej możliwej odległości. To może ja panu odpowiem na to pewną opowieścią. Otóż dostałem kiedyś polecenie, żeby wybadać, czy Kościół katolicki gotów byłby zaangażować się w wspieranie ruchów prodemokratycznych. Chcieliśmy powtórzyć pewne schematy, tak? Problem polega na... No tak, tak, mieliśmy pomysł, żeby Kościół do tego namówić. Problem polega na tym, że gdybyśmy namówili do tego Kościół, no to skończyłoby się to tym, że szybciutko by wiz nie poprzedłużano polskim księżom, którzy wówczas stanowili prawie 40% księży, to by z kolei oznaczało, że pozamykano by po prostu kościoły, bo nie byłoby dostatecznie dużo księży. A to by oznaczało, że w niektórych małych miejscowościach już nic polskiego by nie zostało, bo ksiądz był tym, kto organizował nauczanie języka polskiego, wypożyczanie książek, etc. Ja już jakby pomijam w tym miejscu kwestię wyzwolenia ludzi w sensie takim duchowym. Bardzo wyraźnie było widać różnicę pomiędzy uroczystościami kościelnymi w cerkwi prawosławnej, a tymi w kościele. Ja oczywiście nie jestem człowiekiem wierzącym, ale ta różnica się rzucała w oczy. No w każdym razie, otrzymawszy takie polecenie, udałem się do arcybiskupa Mińsko-Mochylewskiego, arcybiskupa Kondrusiewicza, przedstawiając mu to zagadnienie. Arcybiskup Kondrusiewicz jest wybitnym intelektualistą, ale też jest jednym z tych księży, którzy bardzo płynnie przechodzą z trybu książę kościoła do trybu wiejski proboszcz. To znaczy z jednej strony jest księciem kościoła, ale jak czegoś nie chce rozumieć, to się okazuje być wiejskim proboszczem.
To jest swoją drogą fenomenalne u biskupów i arcybiskupów i kardynałów, jak świetnie mają tą sztukę opanowaną. W każdym razie arcybiskup Kondrusiewicz tak się spojrzał na mnie z politowaniem i powiedział mi, że no on teraz buduje kościół i że bardzo chciano, żeby budował kościół w centrum, no ale w centrum to on ma katedrę, to po co mu drugi kościół, jak na przedmieściach, gdzie są katolicy, nie ma. I zadał mi pytanie, czy pan wie, ile kościół waży? Z takim tak zaciągającym. Ja nie zrozumiałem pytania, ja mówię, no ile ton waży kościół? No nie wiedziałem, ile ton waży. Mówi, no 600 tysięcy ton waży kościół. Mówi, wiecie, dobrze zbudowany, silnie zbudowany, bardzo. A wiecie, dlaczego jak zdjęcia z wojny, to zawsze kościół stoi? Bo piwnica i fundament dobry. Najpierw się robi fundament w piwnicy, wino mszalne i archiw, to bardzo ważne. A później dopiero się buduje kościół, a dopiero na samym końcu dzwonnicę. No, wy Polacy to chcecie zawsze zaczynać od dzwonnicy. I to jest moja odpowiedź na pańskie pytanie. Tylko może jeszcze kontynuując wątek kościoła, otóż kościół, w mojej opinii, od kościoła można się uczyć polityki zagranicznej. To nie znaczy, że jestem entuzjastą wszystkich sformułowań używanych przez papieża w odniesieniu do tej wojny, bo to o ujadającym NATO to nie była szczęśliwa wypowiedź, delikatnie rzecz ujmując. Ale generalnie takiego dystansu, takiej mądrości, to się można od kościoła naprawdę uczyć. Zresztą tutaj, no, mam nadzieję, że ksiądz arcybiskup, że tak powiem, nie miałby do mnie pretensji, gdybym to, jeśli to zacytuję, ale jak dziś pamiętam, kiedy już skończyliśmy rozmowę, to arcybiskup mi powiedział, żebym nie pisał do Warszawy, co ja tak naprawdę sądzę o tym pomyśle, bo on nie ma cienia wątpliwości, co ja sądzę, tylko żebym ja napisał, że jestem bardzo za, tylko on jest przeciw. Mówi też, żaden arcybiskup nigdy kardynałem nie został, jak pisał Ojcu Świętemu, że się z nim nie zgadza. Ja mam nadzieję, że kto miał zrozumieć, ten zrozumiał i na tym może to zostawmy. Rozmawialiśmy, panie Witoldzie, i o elementach związanych ze strategią i z dyplomacją. Jakby nie patrzeć, jest to wszystko na tyle powiązane, bardzo często to powtarzam również i swoim studentom, że to są jedne z kilku tak naprawdę filarów, jeśli chodzi właśnie o budowanie pozycji międzynarodowej, tego naszego potencjału, żeby ktoś chciał z nami do pewnego stołu siadać czy się z nami liczyć. To kilka tych filarów, właściwie jest ich trzy, czasem cztery, zależy jak ująć, muszą być stabilne i muszą być mniej więcej zrównoważone i wtedy możemy dopiero mówić o tym naszym potencjale, ale też nie wymuszonym przez nas w odbiorze u innych, tylko żeby faktycznie inni to zauważali. Jednym między innymi są siły zbrojne, ale drugim ważnym, zazwyczaj w skrócie tak naprawdę jest określane jako dyplomacja, ale dyplomacja to nie wszystko, no nie jest żadną tajemnicą, jak powiemy, że dyplomacja ze służbami specjalnymi jest powiązana i placówki też swoją rolę pełnią, co nieco też już konsul Krzyżanowski, wspominany już dzisiaj, na ten temat delikatnie powiedział. Czy ze swojego doświadczenia może się pan podzielić pewnymi, no nie chcę powiedzieć, że od razu historiami, ale tak, żeby uzmysłowić, żeby nie było tylko, że ja o takich powiązaniach mówię, ale jednak, żeby z ust dyplomaty coś takiego paść mogło. Pan, na pewno jest tak, że to jakby służby są krewne. Jak dziś pamiętam jednego z moich kolegów amerykańskich, który dość regularnie zmieniał partnerki Rosjanki. Zresztą zadałem mu pytanie, czy on się nie obawia, że mu w końcu podsuną jakąś, że to nie będzie przypadkowa kobieta. No, on powiedział, że on ma na to nadzieję, bo one są podobno bardzo dobrze wyszkolone w pewnej dziedzinie. No ale dalej zadałem mu pytanie, czy to jakby nie jest kłopot z punktu widzenia jego jako dyplomaty amerykańskiego. On mówi, nie, no wiesz, na strasznie dużo tylko mam paperwork, czyli wypełniania papierów, no a później w Waszyngtonie co jakiś czas, no i tutaj wykonał ruch, który świadczył o tym, że jest badany na wariografię. Problem polega na tym, że w Departamencie Stanu ludzi na wariografię nie badano, a w CIA i tak. Więc tak się na niego spojrzałem, uśmiechnąłem się, a on się spojrzał na nie i mówi, oh fuck you. Bo no, tak się jakoś chłopak przez trochę wysypał, że tak powiem, niechcący. Z zastrzeżeniem, że wie pan, no to takie było, pan to, no nie wiem, no
Zaprzyjaźniłem się z rumuńskim dyplomatą, jak pracowałem w Moskwie. Zresztą jego żona była w ciąży, kiedy moja żona była w ciąży i nawet żeśmy się czasami spotykali w takim ośrodku, gdzie później obie panie w krótkim odstępie od siebie rodziły. No i później kiedyś go w telewizji zobaczyłem, jak go tam Rosjanie na glebę rzucili, bo jakieś dokumenty gdzieś przyjmował i za szpiegostwo wyleciał. Potem przyjaźniłem się z takim Brytyjczykiem, którego też rosyjskie służby rzuciły na glebę i też go wydaliły. Potem z Ameryki miałem też kolegę Amerykanina, którego też wydalonego, i Czecha, którego też wydalili, więc ja pamiętam, jak przy przedłużeniu dopuszczenia do tajemnicy państwowej takie pytanie mi tam pani w OBW zadała, czy podejrzewam, że wśród moich znajomych byli ludzie wywodzący się z obcych służb specjalnych, to powiedziałem, że wyłącznie. To znaczy ja raczej defaultowo zakładałem, że wszyscy są. No a tylko, że co w związku z tym? Nie wiem, wykopać sobie ziemiankę w ambasadzie i z niej nie wychodzić, czy o co chodzi? Więc jakby to, no, na tym polega ta zabawa, tak, że wszyscy zakładają, że wszyscy są i zazwyczaj się nie mylą. Ja bym tylko zwrócił uwagę na jedną rzecz, mianowicie służby, przynajmniej ja tak sądzę, mają dwa cele. To znaczy one mają szpiegować, czyli one mają wydobywać informacje ze źródeł agenturalnych. No oczywiście te źródła agenturalne, one wymagają jakby zidentyfikowania, że ktoś by się ewentualnie nadawał, stworzenia profilu psychologicznego, zawerbowania, później prowadzenia takiego agenta. No więc to jest jakby jedno zadanie. Drugie zadanie to jest łapać szpiegów, czyli tych złych, którzy pracują dla obcych. I na tym, o ile ja się nie mylę, kończą się role służb. Natomiast ja mam wrażenie, że w Polsce, bo szpiegowanie to jest bardzo trudne i niebezpieczne, a łapanie szpiegów też nie jest łatwe, jest pewien kłopot. To znaczy myślę, że w polskich służbach jest bardzo wielu wspaniałych, fajnych ludzi, patriotów, uczciwych, porządnych. Problem polega na tym, że w tych strukturach od pewnego szczebla zaczyna się niestety dobór, selekcja negatywna, tak jak we wszystkim w Polsce. I no na przykład są tacy ludzie, na przykład ze świata analityki, którzy mają taką specyficzną cechę kariery, mianowicie, że oni nigdy nie wypadają, jakby oni zawsze do góry idą. No, pan na pewno się zgodzi ze mną, że ludzkie kariery to są takie sinusoidalne, prawda? Czasem idziemy do góry, potem idziemy do dołu. Brzydko mówiąc, bądź tak kolokwialnie, te naturalne i prawdziwe. Tak, a jeżeli ktoś zawsze jest na fali, no to zazwyczaj to oznacza, przynajmniej na przykład w branży stosunków międzynarodowych, że ktoś go bardzo ładnie popycha. Swoją drogą to by świadczyło, że trochę marnie legendują tych swoich, ale to już szczegół. Widać po prostu już nie potrafią dobrze legendować swoich ludzi. No i są na przykład tacy eksperci, mam na myśli jednego konkretnie, ale nie powiem, o kogo chodzi, który kiedyś wyrwał się z takim tekstem, że zadaniem rządowych ośrodków analitycznych jest moderowanie dyskusji o polityce zagranicznej w Polsce. Ja tak sobie pomyślałem, że gość chyba się przeniósł, tak powiem, jakoś teleportował z PRL-u do demokracji. Bo ja w życiu nie słyszałem, że zadaniem instytucji państwowej jest moderowanie dyskusji. Znaczy coś się tym gościom poprzestawiało we łbie. Bo albo jesteśmy demokracją i wtedy debata polega na tym, że na przykład pan prowadzi podcast i mnie zaprasza i debatujemy, a ktoś tego słucha i to jest debata. Potem ja piszę tekst w Onecie i to jest debata, ktoś mnie krytykuje i to jest debata. To poza tym, że tymi przypadkami, kiedy ktoś mi mówi, że jestem Volksdeutschem, bo wtedy to jest chamstwo, a nie debata. Szczególnie biorąc pod uwagę, co ja o Niemczech piszę dość regularnie, ale to już szczegół. Bo nawet gdybym był bardzo za, to też byłoby to nadal chamstwo, ale to dygresja. I ja bym powiedział, że to jest, wie pan, fundamentalny problem z polskimi służbami, że im się chyba czasem trochę pomerdało, od czego są. No ale może po prostu łatwiej jest moderować dyskusję. A może, panie Witoldzie, trochę jest tak, że zaciera się właściwie to, kto od czego jest, bo służby są, jak słusznie pan zauważył, od zbierania informacji, od surowego odsiewu pewnych emocji i surowego przekazania do ośrodka decyzyjnego, wskazując też, mówiąc znowu w dużym skrócie myślowym, plusy i minusy, ale i tak ostateczną decyzję podejmuje kto inny. I może pewne te podziały się niestety zacierają, stąd wynika to, o czym pan mówi. Myślę, że się zacierają jeszcze, wie pan, w jednym zakresie, mianowicie, wie pan, no ja chciałbym na przykład wiedzieć, no jak to jest, powie pan, jaki to jest mechanizm. Ja właśnie rozmawiałem z Arturem Dubielem,
W związku z powyższym jestem prezesem spółki X i ze względu na ważny interes bezpieczeństwa państwa chciałbym, żeby wiceprezesem spółki za 35 tysięcy miesięcznie został Artur Dubiel, ale niech pan oczywiście pamięta, żeby moją żonę ze względu na ważny interes bezpieczeństwa państwa zatrudnić w tej spółce. Są tacy ludzie w Polsce, którzy już grube miliony zarobili właśnie na tej zasadzie. No a zapominamy o kompetencjach i zapominamy niestety o misji i celu każdego z tych podmiotów w tym momencie, no bo niestety inne interesy robią się ważniejsze. No dokładnie. Ma pan jakiś pomysł tak naprawdę na jakąś reformę spec-służb, jak się je ładnie nazywa? No bo przecież pewna debata na poziomie parlamentarnym trwa. W końcu też udało się do tego grona gdzieś zaciągnąć i również świat nauki, więc nie tylko praktycy, ale też teoretycy. No nie wiem na dzisiaj, co z tego wszystkiego może wyjść, ale jednak jakby nie patrzeć, wszyscy w pewien sposób mniej lub bardziej są zgodni, że służby pewnej reformy i pewnych zmian wymagają. Nie wierzę, panie redaktorze, w żadne reformy, zresztą nie tylko służb, ale jakichkolwiek innych instytucji. No, wydaje mi się, że zbyt wielu ludzi jest zainteresowanych byle jakością. Myślę zresztą, że gdybym ja na przykład miał szukać sowieckiej i rosyjskiej agentury, to szukałbym ich właśnie w takich miejscach, gdzie ktoś niszczy instytucje od wewnątrz, ale to dygresja. Natomiast nie wierzę. Wie pan, wydaje mi się, że mamy jako społeczeństwo bardzo słabo wykształcony taki mechanizm samonaprawy. To jest zawsze coś, co ja podziwiałem u Amerykanów, tak? To znaczy, oni zawsze jak coś zrobią złego, to później sami za to przeproszą, sami się z tego rozliczą i sami naprawią. Czy to będzie Milaj, czy to będzie Abu Ghraib, tak? To zawsze jednak w efekcie oni sami. Nie muszą z zewnątrz. Wydaje mi się, że my potrzebujemy takiego planu Balcerowicza, ale w sensie administracji państwowej, ale również społeczeństwa obywatelskiego, bo ona też jest w mojej opinii bardzo słabe. Natomiast czy ja w to wierzę, że to się stanie? Nie wierzę. A nie wierzę z jednego prostego powodu. Pan wspomniał o tym, że można by powiedzieć, urodziłem się w ambasadzie, co oznacza dla prawaków, że jestem resortowym dzieckiem. Co prawda mieszkam w bloku i mam 25-letnie Volvo. Od 3 miesięcy mam nowy samochód, ale ten nowy ma 17 lat, więc jakoś tak, nie wiem, chyba jestem najbiedniejszym resortowym dzieckiem. No ale dobrze, dygresja. Otóż moja mama kiedyś znalazła notatkę, którą mój ojciec napisał w 1967 roku dla towarzysza ministra Adama Rapackiego, ówczesnego ministra spraw zagranicznych PRL. No i ta notatka zatytułowana o konieczności sanacji MSZ, zresztą niezły odlot, żeby napisać w PRL-u używając tego słowa. I tam jest 48 punktów. Z tych 48 punktów napisanych w 1967 roku, czyli daj Boże lat temu, 33, 22, 55 lat temu, mniej więcej 30-35 jest do dzisiaj aktualnych. To tak jeszcze w zasadzie wracam do jednego z pierwszych pańskich pytań, czy ja bym chciał wrócić, bo tam gdzieś w tle takie coś pobrzmiewało. No więc wie pan, jak ja to zobaczyłem ze 3 lata nie, temu. Nie, no pamiętam wypowiedzi, panie Witoldzie, pana, gdzie zawsze pan potwierdzał, że czy twierdził, że nie jest pan tym raczej zainteresowany. Nie, ale wie pan co, nie jestem z bardzo banalnego powodu. To znaczy, wie pan, ja już napisałem tyle rzeczy, co tyle razy, co ja sądzę o MSZ-cie, że mnie by tam po prostu zgnoili w ciągu bardzo krótkiego czasu i musiałbym być skończonym po prostu durniem, żeby się tam pchać. Ale chodzi mi o to, że wie pan, jeżeli w ciągu 55 lat notatka, bo tam są takie rzeczy typu przepływ informacji, który nie działa, tak? Niedookreślona rola wiceministrów, etc., etc., etc. Całe mnóstwo mógłbym po punkcie omawiać. Otóż jeżeli taka notatka napisana 55 lat temu zachowuje w większości aktualność dzisiaj, tak? A po drodze, no sorry, ale... Musimy się zastanowić w tym momencie, czy przeszliśmy, do tego pan zmierza, czy przeszliśmy faktyczną... Nie, wie pan co? Nie, ustrojową... No... Nie, my, nie, nie, myśmy, nie no, ustrojową to żeśmy przeszli, tak, tylko chodzi o to, że myśmy, no bo jednak kiedyś byliśmy jakimś tam państwem nie w pełni suwerennym, niedemokratycznym i pod większym lub mniejszym, bo to też w zależności od okresu, sowieckim butem. Dzisiaj jesteśmy w Unii Europejskiej i w NATO i uważam, że jeżeli ktoś mówi, że to tak jak niektórzy to tak
skrajnie po prawej, mówią, że myśmy tam, prawda, teraz tośmy, jak PiS doszedł do władzy, zyskali niepodległość, no to hello, prawda? No jednak, no, to znaczy inaczej. Proponuję to powiedzieć w Waszyngtonie i nie dziwić się, jak przyjadą i w kaftan zamkną, no tyle. Ale ja mam, wie pan, 45 lat, czyli do emerytury mam lat 20-67 teraz jest, zdaje się, tak? Czy PiS wrócił, już nie pamiętam. No jeszcze 5. Tak, no 65, czyli mam 25 lat do emerytury, tak? No to znaczy, że prawdopodobieństwo tego, że w ciągu 25 lat my zdołamy zbudować nowoczesny zachodni MSZ, jeżeli się nie udało w ciągu 55 lat, no jest raczej znikome. Czyli musiałbym być świrem, żeby tam się pchać. Ale pomijając to, ja po prostu też nie wierzę w to, że to powstanie. Dlatego, że zawsze będzie Zdzisiek, który nie chce systemu, który by mu nie pozwolił zrobić Ryśka, jego kumpla, ambasadorem. Zawsze będzie Rysiek, który jest ambasadorem i który nie chce stworzenia systemu, który nie pozwoli mu na swojego zastępcę wziąć pociotka swojej żony, który po angielsku mówi, ale mniej więcej tyle, że Poland is very for democracy and also freedom. Thank you. Ja tak nie mówię, żeby było jasność. Więc wie pan, być może to jest tak, że ludzie będą się bogacić, to, że tak powiem, dla tej takiej hałastry, która nic nie potrafi, znajdzie się jakiś na tym ten rynek jakoś i gdzieś tam wchłonie, prawda? No i może jacyś lepsi ludzie zaczną do tej służby iść i wtedy może się to uda, ale zupełnie uczciwie nie wierzę, żeby to było za mojego życia zawodowego. Po prostu nie wierzę. Już po prostu straciłem tą nadzieję. Rozumiem. Panie Witoldzie, a chciałbym jeszcze wrócić, bo wspominał pan o swoich przyjaciołach zagranicznych, którzy też w dyplomacji pracowali, ale wiadomo, dla innych rządów i że byli często zatrzymywani przez Rosjan. Jak wygląda kwestia tak naprawdę współpracy pomiędzy różnymi ambasadorami? Bo jakby nie patrzeć, no zawsze funkcjonujemy w pewnych blokach. Jakkolwiek byśmy tego nie chcieli nazywać pięknie, to jednak są to pewne bloki. Czy ta współpraca faktycznie przynosi pewien efekt? Bo jakby nie patrzeć, ja nie chcę powiedzieć, że te nasze interesy gdzieś są na kolizyjnym, ale nie zawsze są zbieżne, tak? I gdzieś ta rozbieżność w którymś momencie niestety bierze górę. To słowo współpraca chyba nie jest najlepszym słowem. No, życie dyplomatyczne generalnie polega na tym, że rozmawiamy, tak? To jest zresztą taki, jakby wie pan, podstawowa, to pandemia troszkę zepsuła, no bo jakby taką formą życia dyplomatycznego są przyjęcia, tak? Z różnych okazji. Niektórym się wydaje, że przyjęcia to jest taki, prawda, że ach, dyplomaci to mają fajnie, bo idą na przyjęcie. No nie, na przyjęcie to się idzie po to, żeby się czegoś dowiedzieć. Na przyjęcie to się idzie po to, żeby później wrócić do własnej ambasady i szyfrówkę napisać. Taki jest trzeba cel iść na przyjęcia. Jedzonym, tak? Wie pan co, no to jest kilka metod. Ja miałem metodę taką, że zawsze przychodziłem, pierwsze 15 minut sobie coś tam jadłem na stojąco, a później ruszałem do pracy, chociaż ja nie powinienem może, bo to trochę średnio zabrzmi, bo ja to akurat mam trochę zbędnych kilogramów, no ale to wie pan, jest. Zauważyłem na przyjęciach jedno, mianowicie, że kelnerzy generalnie zawsze chodzą po jednej trasie, tak? Więc to mi kiedyś doświadczony ambasador powiedział, że mówi, wie pan, najlepiej się ustawić tak po skosie od tych drzwi, z których wychodzą, bo oni nigdy nie idą tak skrajnie w prawo, ani skrajnie w lewo drzwi, tylko tak jakby na wprost z nich wchodzą. Mówi, to jak na przykład jest dużo byle czego, a jakiegoś lepszego jedzenia mniej, tak się pan tam ustawi, to sobie pan dobrze zje. No ale dobrze, to jest dodatek, tak. Ale w popkulturze trochę tak funkcjonujący, tak, no bo ludzie patrzą na Jamesa Bonda, czy podobnych innych idoli właśnie popkultury i w pewien sposób niestety tak dyplomację postrzegają, umówmy się, całkowicie jej nie rozumiejąc. No więc wie pan, no to jest jakby, to jest tylko jakiś tam dodatek, no ale... Natomiast wie pan, no na pewno jest też tak, że dyplomacja no nie polega na tym, że ona, w niej obowiązują pewne reguły, to znaczy to są reguły, no ja mogę panu powiedzieć w ten sposób, na przykład no mnie Rosjanie nigdy wprost nie nakłamali. Natomiast raz w jednej bardzo ważnej sprawie mój rozmówca z rosyjskiego MSZ-u bardzo sprytnie doprowadził mnie do tego, że doszedłem do absolutnie błędnych wniosków. Co więcej, przelałem je na papier. Ale to była moja wina, więc takie na przykład chwyty, które są czasem stosowane przez ludzi niedoświadczonych, że po prostu nałgają,
No to są prymitywne sztuczki, to tak się nie robi, tak? Tego się gra się w przeciwnych drużynach, gra się przeciwko sobie, ale gra się jednak generalnie według pewnych reguł gry, co do zasady. Cóż mogę więcej powiedzieć? No, obowiązuje też, ja bym powiedział tak, że jeżeli czegoś należy uczyć ludzi, młodych adeptów dyplomacji, to ja bym powiedział, że nie jakichś technik negocjacyjnych, nie jakichś sztuczek, ale z tego się nie da nauczyć. To trzeba w sobie mieć albo nie. Trzeba uczyć ludzi lubienia ludzi. To znaczy dyplomata powinien generalnie być człowiekiem w miarę sympatycznym. To nie znaczy, że ja lubiąc kogoś nie próbuję wycisnąć z niego informacji. To nie znaczy, że ja równocześnie nie napiszę do Warszawy bardzo złej opinii na przykład na temat tego człowieka, ale generalnie ja go w jakiś tam sposób równocześnie będę starał się lubić, bo tacy dyplomaci, którzy są tacy na dzień dobry niesympatyczni, to raczej generalnie się do tej roboty nie nadają. No ale istnieją takie formalne czy nieformalne tak naprawdę sojusze w terenie, że tak się wyrażę, pomiędzy nie, różnymi placówkami? Nie, wie pan co, to trudno mówić o jakichś sojuszach, no bo wie pan, jakież można robić sojusze? No, są, wie pan, no my w Moskwie mieliśmy na przykład taką metodę, prosiliśmy czasami o spotkanie w rosyjskim MSZ jako grupa wyszehradzka. Było nam to potrzebne po to, że wystarczyło, Rosjanie zawsze jak się prosi o spotkanie, pytają wasza dolżność, czyli ranga dyplomatyczna. No i to oznaczało, że ja jako na przykład pierwszy sekretarz to mogłem się spotkać z naczelnikiem wydziału. A naczelnik wydziału wiedział mniej o wicedyrektora lub dyrektora, a po drugie też mniej mógł powiedzieć, prawda? Albo bardziej się bał, bardziej się pilnował. Kiedy prosiliśmy jako grupa wyszehradzka, no to wystarczyło, że był, nie wiem, od Słowaków radca minister. Już z automatu, w związku z tym, że był radca minister, oni nas przyjmowali na dużo wyższym szczeblu. A z kolei po 3-4 spotkaniach, no może 3-4, nie, po 7 spotkaniach, to już ten dyrektor, jak prosiłem indywidualnie o spotkanie, to mnie przyjmował. W efekcie myśmy mieli spotkania na dużo wyższym szczeblu, niż by wynikało z naszej rangi dyplomatycznej i dużo wyższym, niż mieli nasi odpowiednicy na przykład w ambasadzie amerykańskiej. Natomiast generalnie no, każdy robi swoje, natomiast oczywiście no, jest koordynacja no, polityczna na tym szczeblu. No państwo, no mamy po prostu podobne interesy, podobnie patrzymy, ale żeby mówić o jakimś, to wie pan, tworzeniu gdzieś czegoś na miejscu, to tyle co wynika z faktu, że jesteśmy w jakichś blokach, prawda, Unia, NATO, to tak, to owszem. No właśnie, a to Rosja nie wykorzystuje tak przy okazji, że lubi, kiedy rozmawia się z nią jakby w większej grupie. Mam tu na myśli najróżniejsze kwestie, czy to Rada, NATO-Rosja, czy właśnie to, co pan wspomniał, także jako swoiści przedstawiciele Grupy Wyszehradzkiej, że jednak oni lubią jakby w ten sposób jakby sami budują, jakby pozycjonują się jakby wyżej, no bo przecież oni są w cudzysłowie tylko jednym krajem, a tutaj do nich przychodzi grupa, nie pojedynczo. Jest w tym coś, czy to tak naprawdę to z tego nie wynika? To zależy, bo z drugiej strony, znaczy wie pan, oni potrafią, oni mają te swoje sztuczki, czy będą, wie pan, stępiać stanowisko, nie wiem, polskie, stanowiskiem hiszpańskim, ale to nie znaczy, że oni lubią rozmawiać z całą Unią. Oni raczej przez lata woleli mieć relacje jeden do jednego z pojedynczymi państwami, jedne nagradzać, drugie karać. Tak, skoro już ta Unia istnieje, czy NATO istnieje, to nie będą próbować to gdzieś tam realizować swoje cele w tych multilateralnych formatach, ale generalnie bardzo by się cieszyli, gdyby Unia Europejska się rozpadła, bardzo by się cieszyli, gdyby NATO przestało istnieć. W związku z tym, ktokolwiek w Polsce osłabia czy to jedną, czy drugą organizację, no to robi dokładnie to, czego chcą Rosjanie. Dobra, zapytam tak. Ale faktycznie chcą, żeby ta Unia czy NATO się rozpadły, czy żeby jednak tylko pękały? Nie, myślę, że chcą, myślę, że bardzo by chcieli. Dlatego, że wie pan, oni mają jeden podstawowy cel. Oni by chcieli stworzyć system bezpieczeństwa zbiorowego, coś w rodzaju koncertu mocarstw, którym byliby jednym z graczy. To był ich
Zawsze cel to był cel planu Miedwiediewa, który zresztą był w gruncie rzeczy jedynie troszeczkę odkurzoną wersją planu Gromyki. A jak spojrzeć na te żądania, które Putin kierował do NATO i do Stanów Zjednoczonych, bodaj w grudniu, no, te żądania, które myśmy odrzucili, no to przecież tam w gruncie rzeczy też o to chodziło. Także nie, myślę, że i celem jest rozbicie Zachodu jako struktury. Ten Zachód ma swoje wady, ten Zachód ma, nie zawsze się nam podoba, ale zdecydowanie lepiej jest zawsze, żebyśmy występowali w stosunku do Rosji jako część większej całości, a nie wyłącznie jako Polska, bo wtedy na pewno będzie dla nas to gorzej. Bardzo dziękuję. Panie Witoldzie, a takim słowem trochę podsumowania, abstrahując trochę oczywiście od pana stosunku do obecnego naszego MSZ-u, zachęcałby pan ludzi do służby w dyplomacji? Według pana jest to ciekawa, pełna pasji, że tak się wyrażę, przygoda, coś naprawdę wartościowego, pozwalającego przeżyć? Czy jednak stwierdza pan, że to chyba nie to i można ciekawsze miejsca znaleźć? Wie pan, jako patriota powinienem zachęcać, a jako człowiek, który ma cały czas znajomych w MSZ-cie, którzy to znajomi są generalnie mocno sfrustrowani, mają serdecznie dość i jeden z moich kolegów powiedział, że już go męczy tłumaczenie bardzo prostych rzeczy kolejnemu szefowi, który zawsze jest głupszy od poprzedniego. No przepraszam, ale to tak dokładnie zabrzmiało. To nie, to uczciwie nie umiem polecić. Dlatego, że no cóż, no wie pan, ja widzę te kariery, tak? Widzę te cudowne kariery ludzi, którzy się biorą znikąd, bo wpadli w oko. Pamiętam takiego dżentelmena, który wpadł w oko Ewie Kopacz. Znaczy wpadł w oko nie w żadnym zdrożnym tego słowa, może nie zdrożnym, w każdym razie jakimś dwuznacznym tego słowa znaczeniu. No i w związku z tym w ciągu roku od naczelnika wydziału przez dyrektora aż do wiceministra doszedł. To jest kariera, której byłaby niemożliwa w żadnym normalnym MSZ-cie. Tak? Widzę teraz tych naprawdę totalnie przypadkowych ludzi. Widzę z drugiej strony zawodowych dyplomatów, którzy są na, nie wiem, trzeciej placówce. I jeden z takich moich znajomych powiedział, mówi, wiesz, ja osiągnąłem swój szczyt zawodowy, bo człowiek jest szefem wydziału politycznego, nawet nie zastępcą ambasadora, ale on po prostu wie, że nie ma pleców, to w związku z tym, no może przed emeryturą zostanie zastępcą. No można powiedzieć, no dobrze, no pewnie wszędzie na świecie tak bywa. Ale dla zdrowia psychicznego czasem chyba warto się z tym pogodzić, że pewnego poziomu się nie przeskoczy. Znaczy wie pan, no z jednej strony, no tak, tylko dlaczego z kolei ludzie uczciwi i o talentach mają się z tym godzić, bo zawsze będą wyprzedzani przez jakieś, wie pan, miernoty albo kunktatorów. Poza wszystkim, no wie pan, to tych historii, to one są tak nagminne, to... I wie pan, jeszcze może jeden element. Otóż ja tak sobie wyobrażałem. Być może zresztą to był mój błąd, być może... Bo mi się wydawało, że to jest taki, wie pan, no taki trochę zakon, tak? To znaczy, że ja nie byłem w harcerstwie, no ale tak sobie wyobrażałem, zawsze tęskniłem za czymś takim, że my razem, prawda, tworzymy jakiś taki zespół, to znaczy, że jest na zewnątrz jest ten jakby nasz przeciwnik, czy w pewnych sytuacjach wróg i my w związku z tym razem jakby jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i... To nasz feller idealistów chyba. Wie pan, pamiętam, mam takiego kolegę, którego jak wyjeżdżał z Białorusi, długo się zastanawiałem, jaki prezent pożegnalny mu kupić i w takim sklepie, który był wtedy przy Krakowskim Przedmieściu, prawie że vis-a-vis hotelu Bristol, w domu bez kantów dokładnie, kupiłem mu szablę z napisem Honor i Ojczyzna, bo przedwojenne szable miały napis Honor i Ojczyzna, nie Bóg, Honor i Ojczyzna, wbrew mitowi. I powiedziałem, że po prostu ten prezent, nie wiedział co to jest, że tam wewnątrz jest napisane to, co mu przyświecało. I ja zobaczyłem łzy w oczach tego człowieka, bo dla niego to było, no wie pan, taka patetyczna historia, ale ja po prostu pamiętam ten moment i pamiętam, że mi się też zaszkliło, oczy, bo ja wiedziałem, że dla niego to było ważne. I na pewno, bo nie chce wie pan być niesprawiedliwy, tam są ludzie tacy, którzy, dla których to jest ważne i dla których taki prezent byłby czymś niesamowicie ważnym, tylko ci ludzie są na wewnętrznej emigracji. Oni się już po prostu poddali, w większości. I teraz pan mnie pyta, czy ja jakiemuś młodemu człowiekowi, który nas słucha, powiem, tak chłopie, to jest najlepsza dla ciebie kariera. To przecież, no jak mogę uczciwie coś takiego powiedzieć?
No niestety nie mogę. Kiedyś zadałem pytanie, pamiętam, ambasadorowi Niemiec. Ja mówię, czy tobie to nie przeszkadza, że ty jesteś tylko trybikiem w drobnej maszynie? Bo on miał dużo mniej jakby władzy niż ja, tak? Bo ja to byłem panisko, nie? Ja tam sobie, jak namówiłem ministra Sikorskiego na takie czy inne rozwiązanie, to ja prawie, że politykę zagraniczną państwa mogłem zmieniać, a on dostawał instrukcje i tylko je wykonywał. On mówi, no tak, mówi, to jest właśnie ten dylemat. Mówi, widzisz, ja rzeczywiście jestem małą śrubką, ale jestem dumny z maszyny. Mhm. W Polsce jest tak, w polskiej dyplomacji, że można być wielką śrubą, nagle, ni stąd, ni zowąd. Ale można również być nic nieznaczącą śrubką, ale w żadnym scenariuszu nigdy się nie ma poczucia, że to jest taka bardzo fajna maszyna i my wszyscy razem pracujemy na coś większego, prawda? Bo tworzymy jakieś... Nie, to jest cały czas to poczucie, że a, coś się udało, ale przecież ktoś się to zepsuł. Więc nie umiem panu... No, byłbym nieuczciwy, na przykład, znaczy inaczej. Bardzo bym nie chciał, żeby na przykład moje dzieci poszły w tym kierunku. I jeszcze ostatnie, przepraszam, bo to jest trochę przydługie. Otóż mój ojciec chorował na depresję. Długie, długie lata to gdzieś... Oj, no to był kawał, wie pan, takiego obciążenia również dla mnie jako dziecka, bo ja się bałem o tatę. I kiedy był na swojej ostatniej placówce w Libii, to z depresją, która no jako żywo nie jest schizofrenią, która rzeczywiście by eliminowała człowieka, ani też nie jest chorobą weneryczną, której się pewnie wypada wstydzić, no to ojciec miał psychiatrę w Gdańsku, który wystawiał mu recepty na inne nazwisko, bo się panicznie bał, żeby się w MSZ-cie nie dowiedzieli. To była jedyna rzecz, której mój ojciec się bał. Leki wysyłałem mu przez jedna z polskich firm, która tam działała. I ci zupełnie obcy ludzie, to mój ojciec mówił, że nie, spoko, oni po prostu poprosił ich, żeby nie mówili. A raz, jak nie było innej możliwości, to te leki wysłałem na adres ambasador Francji, bo po prostu ojciec mi powiedział, że choruje na depresję i potrzebuje leku, no i coś tam wymyślił, że to jest jedyny adres, na który może, no bo że niby poczta kurierska nie dostarcza do polskiej ambasady z jakiegoś tam powodu, prawda? No i tak szczerze to żałuję, że z perspektywy myślę sobie, powiem panu uczciwie, że gdyby mojego tatę wyrzucono z tego MSZ-u, to byłoby dla niego dużo lepsze. On przez rok by się stresował albo krócej i pewnie i dłużej by pożył. Moja mama by, że tak powiem, była emerytką z znacznie lepszym stanem konta. Odnalazłby się tak samo, jak i pan się odnalazł poza resortem. A ja na któreś urodziny bym dostał od mamy fajny samochód w prezencie, bo by ojciec zarobił przynajmniej dużą kasę. Tyle. Ale to, co pan mówi, to niestety też mi się kojarzy z innymi służbami. Mam tu głównie na myśli służby mundurowe. Ale to jest to samo. Policjanci do psychologa nie chcą iść, bo raz, że koledzy będą się śmiali, dwa, zostanie w papierach i niestety wygląda to podobnie, ale nie chciałbym, żebyśmy kończyli smutnymi akcentami. A wie pan, jak to wygląda? A wie pan, jak to wygląda u Amerykanów? Wygląda to tak, że oni doszli kiedyś do wniosku, że jeżeli ktoś ma jakieś kłopoty, łącznie na przykład z kłopotami małżeńskimi, to załóżmy, amerykański dyplomata wdaje się w romans i zaczyna się obawiać, że na przykład służby z kraju X mogą go na tym złapać i będzie kłopot, to on wówczas idzie do swoich służb i mówi, słuchajcie, no mam kłopot. A wówczas te służby mają zadanie powiedzieć, słuchaj, no a może chciałbyś, żebyśmy my zaaranżowali sytuację, w której na przykład pomożemy twojemu małżeństwu, pomożemy w taki sposób, że skierujemy was na terapię, ale my oczywiście cię kryjemy, no bo nie chcesz, żeby twoja żona się dowiedziała, chciałbyś uratować swoje małżeństwo. Albo na przykład mówią, słuchaj, no dobrze, no to zrobimy tak, że my cię dyskretnie wycofamy z tej placówki, no bo tutaj jest za duże zagrożenie, pojedziesz na rok do Waszyngtonu, tam uregulujesz sytuację z żoną, a potem pojedziesz na inną placówkę. Czyli innymi słowy, te służby, no bo to jest, mówiąc brutalnie, w zakichanym interesie tych służb, bo jeżeli człowiek się boi i ukrywa, no to wtedy zwiększa się prawdopodobieństwo szantażu i werbunku. Ale kiedyś słyszałem tę historię trochę w inną znowu stronę, o amerykańskim generale, który został zdjęty ze stołka, też chodziło właśnie o zdradę małżeńską. I argumentacja była dość prosta. Skoro zdradzasz własną żonę, to zdradzisz i swój kraj. Wie pan co, to chyba myślę, że jest to historia już troszkę, to siebie pan też trochę zmienia, tak? No, pewnie 50 lat temu wyrzucano ludzi za bycie, nie wiem, homoseksualistami. Tutaj od razu wyjaśniam. Albo może inaczej, może powiem pewną historię. Otóż mój ojciec
miał na swojej placówce geja, na którego doniósł, mimo że ten człowiek nie krył się z byciem gejem, dżentelmen, który z kolei na placówce tej, której to się wszystko działo, bo był na niej bez swojej żony, którą zostawił w Polsce, miał kochankę. No i tenże dżentelmen doniósł na tamtego geja do Warszawy i tamtego chciano wyrzucić z pracy. No i mój ojciec tą sprawę rozwiązał w ten sposób, że zawołał, wiem, bo byłem świadkiem, to znaczy podsłuchiwałem tak dokładnie, bo mój ojciec kazał podsłuchiwać, bo powiedział, że nie lubi podłości, że teraz zobaczysz. Mówi, teraz zobaczysz i się nauczysz. I powiedział panu radcy, że pan radca teraz ma tą sprawę odkręcić, a jak nie, to ojciec złoży wizytę jego żonie w Polsce i dokładnie ją poinformuje o życiu pana radcy w Polsce. No co, na co pamiętam, że dżentelmen mówi, ale pan mnie szantażuje, panie ambasadorze, a mój ojciec mówi, nie, ja panu grożę. No bo wie pan, bo paranoja, no mówiąc krótko, facet mówi, że można szantażować gościa, którego nie można szantażować, bo on się nie kryje, a robi to człowiek, którego można szantażować, bo on ukrywa przed żoną, że ma kochankę. No to hello. No myślę, że dużo pewnej odpowiedzi da to, jak się zastanowimy, kto jakie miał intencje i dlaczego pewne rzeczy robił, a może i dalej robi. Już na szczęście nie. Panie Witoldzie, bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia, dziękuję za interesującą rozmowę. Myślę, że znajdziemy dzisiaj swoich i zwolenników, i trochę tych, którzy inaczej będą odbierać naszą rozmowę. Ale mimo wszystko myślę, że jest to na dodatnim jakby walorem i tak food, for thought, food for thought było w każdym razie. O to chodzi też, żeby ludzie wyciągali pewne wnioski z tego, co słuchają i z tego, co mówimy. Trudno, żebyśmy tylko i wyłącznie chwalili, nie o to chodzi. W żadnym państwie tak nie ma, że wszystko funkcjonuje idealnie i pewne kwestie najnormalniej w świecie no, należy poruszać i nie ma co tego ukrywać. Moim Państwa gościem był dzisiaj pan Witold Jurasz, aktualnie dziennikarz, autor podcastu Raport Międzynarodowy w Onecie. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, kłaniam się pięknie. Bywajcie zdrowi, bywajcie bezpieczni. Kieruj się w stronę podcastu Na Celowniku. Wszystkie odcinki podcastu Na Celowniku dostępne są w platformach podcastowych Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor, a także w serwisie YouTube. Zapraszam również do wspierania podcastu Na Celowniku w portalu Patronite pod adresem patronite.pl/nacelowniku.